Szacuje się, że problem zaburzeń osobowości ma dotykać od 10 do 13% populacji, a więc możliwe, że nawet więcej niż co dziesiątej osoby. Wokół kryteriów diagnozowania, klasyfikowania poszczególnych zaburzeń, a nawet oddzielania tego, co jeszcze jest normą, a kiedy możemy już mówić o zaburzeniu, pojawia się jednak niemało kontrowersji. Klasyfikacja DSM5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyróżnia 10 typów zaburzeń osobowości: paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe. Antyspołeczne, zaburzenie z pogranicza, inaczej borderline, histrioniczne, narcystyczne, unikowe, zależne, obsesyjno-kompulsyjne. Sam ten podział bywa jednak szeroko dyskutowany, zważywszy, że aż w 50% przypadków mówi się o współwystępowaniu różnych zaburzeń u jednej osoby diagnozowanej. Tym bardziej warto przyjrzeć się, kiedy w ogóle mówi się o zaburzeniach osobowości i co jest ich cechami wspólnymi. Robiłem już kilka materiałów dotyczących poszczególnych zaburzeń, np. Na borderline, narcystycznego, histrionicznego czy antyspołecznego, i za każdym razem przestrzegałem, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego tematu i przede wszystkim unikać samodzielnego diagnozowania siebie czy swoich bliskich. Myślę jednak, że zrozumienie, jakie oznaki zazwyczaj łączą się z zaburzeniami osobowości, może pomóc trochę odczarować ten temat i lepiej zrozumieć osoby, które rzeczywiście e, zmagają się z tym problemem. Stąd też będzie trochę krytyki popularnych teorii na temat osób zaburzonych. Co łączy zaburzenie osobowości? Co powinno nas zaalarmować, jeżeli podejrzewamy je u siebie lub nie rozumiemy źródła naszych problemów? E, zobaczmy 10 takich oznak. Cecha pierwsza nieelastyczność. W tematyce zaburzeń osobowości od lat ścierają się różne koncepcje i podejścia. Nurtem, który na podstawie badań zyskuje coraz większe znaczenie, jest podejście tak zwane dymensjonalne. Wedle niego zaburzenie osobowości stanowi skrajny wariant lub wymiar normalnych cech osobowościowych, na przykład w kwestii zależności emocjonalnej. Zauważa się, że nawet zdrowi i posiadający określone kompetencje dorośli są od czasu do czasu od kogoś zależni. O zaburzeniu mówi się jednak dopiero, kiedy na przykład ta emocjonalna zależność staje się cechą dysfunkcyjnie dominującą. Podobnie w przypadku innych zaburzeń może być np. z podejrzliwością, konfliktowością, teatralnością zachowania czy próbami kontrolowania innych. Dlatego też zaburzenia osobowości określa się przede wszystkim jako trwały wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań. Ten trwały wzorzec jest sztywny i objawia się w szerokim zakresie sytuacji osobistych i społecznych. Zaburzenia osobowości możemy więc podejrzewać wtedy, kiedy w ramach naszego stylu radzenia sobie z codziennym życiem, z przeciwnościami, w sposobie patrzenia na świat nie tyle zachowujemy się w jakiś bardzo nietypowy sposób, bo każdemu tego typu zachowania mogą się zdarzać. Jesteśmy jednak niejako więźniami swoich własnych schematów, bo zachowujemy się i myślimy w taki sposób, dlatego że inaczej nie. Potrafimy. Tymczasem życie, zmieniające się okoliczności, napotkani na naszej drodze ludzie często wymagają od nas pewnej elastyczności, umiejętności adaptowania się do nowych sytuacji, nauki, zmiany i rozwoju. Jeżeli w swoich życiowych strategiach jesteśmy tak sztywni, że utrudnia nam to codzienne funkcjonowanie, jeżeli popełniamy w koło te same błędy i jesteśmy niejako oporni na naukę, to może być oznaka, że zmagamy się właśnie z zaburzeniem osobowości. Oznaka druga. Niedopasowanie. W definicjach zaburzeń osobowości często zwraca się też uwagę, że są to postawy odbiegające od oczekiwań kultury, w której żyje dana jednostka. I tutaj dość problematyczny wątek, bo jednak okazuje się, że to, co uważamy jeszcze za normę, a co już jest postrzegane jako zaburzenie, jest też konstruktem po części kulturowym i na przykład w niektórych kulturach większy indywidualizm, bezkompromisowość będzie tolerowana, a na przykład gdzie indziej będzie postawa dużo bardziej zależna tą wydającą się za normę. Dyskusyjne jest też nazywanie zaburzoną jednostki, która po prostu różni się od swojego otoczenia, ma być może inne potrzeby, inne pomysły na siebie, chce w trochę inny sposób funkcjonować niż na przykład wszyscy znajomi. No niemniej jednak nasze funkcjonowanie jest w dużej mierze uzależnione od tego, jak odnajdujemy się w społeczeństwie i czy przynajmniej do jakiegoś poziomu potrafimy się w nie wpasować. Tutaj swoją drogą kłania się kolejny mit, że osoby, które zmagają się z zaburzeniami osobowości jest dość łatwo rozpoznać, bo po prostu widać to ich niedopasowanie do, do dzisiejszego świata, do społeczeństwa. Tymczasem przede wszystkim spektrum objawów w zaburzeniach osobowości bywa bardzo szerokie i też nasilenie tych objawów jest bardzo różne i bardzo często... Wcale nie widać, że ktoś się zmaga z zaburzeniami, że ktoś ma problemy, że ktoś cierpi. To poczucie niedopasowania jest zdecydowanie bardziej odczuwane przez jednostkę, która ma to takie poczucie, że, że jest inna, że może robi coś źle, że robi coś mocno inaczej i nie rozumie, z czego ta jej odmienność może do końca wynikać. Na koniec kluczowym pytaniem więc pozostaje, na ile jednostka w całej swojej unikalności potrafi chodzić na pewne kompromisy, a na ile jest tak sztywna, chociażby w swoich postawach wobec społeczeństwa, że cały czas będzie czuła to swoje niedopasowanie. Cecha trzecia nadmierna koncentracja na sobie. Skoro już jesteśmy przy poczuciu wyobcowania, ważny punkt, który trzeba jednak dobrze zrozumieć. Koncentracja na sobie, na własnym wnętrzu, na dobrym rozumieniu swoich potrzeb, pragnień i możliwości jest absolutnie kluczowa dla zdrowego funkcjonowania każdego człowieka. Osoby zmagające się z zaburzeniami osobowości często myślą jednak o sobie w pewien szczególny, dysfunkcyjny sposób. Mają na przykład ogromne poczucie własnej wyjątkowości, choć oczywiście każdy człowiek powinien czuć się wyjątkowy, to jednak poczucie, że nikt absolutnie nie ma takich samych problemów jak my, że nikt nas Nigdy nie zrozumie, i tak dalej, no nie robi za wiele dobrego w codziennym funkcjonowaniu. Takim osobom często towarzyszy też poczucie wyjątkowej krzywdy, niesprawiedliwości, przekonania, że cały świat jest przeciwko nim, co również nie służy trzeźwej ocenie własnej sytuacji. Cecha czwarta, emocjonalność. Kolejny punkt, który można łatwo przerobić na krzywdzący stereotyp, bo bogate życie emocjonalne jest generalnie czymś pięknym i godnym pozazdroszczenia. W przypadku zaburzeń osobowości jednak emocjonalność jednostki jest zazwyczaj bardzo niestabilna, chwiejna i dochodząca do różnych skrajności. Często zauważa się też nieadekwatne reakcje emocjonalne. Bardzo silne emocje w przypadku dość wydawałoby się trywialnych sytuacji. I choć w przypadku różnych zaburzeń może chodzić o różne emocje, np. gniew w przypadku osobowości antyspołecznej, czy smutek, jeżeli chodzi o zależną lub unikającą, to jednak charakterystyczna jest sama prawidłowość. Oznaka piąta. Impulsywność. Cechą poniekąd powiązaną i wynikającą z nieokiełznanej emocjonalności jest też zauważalna impulsywność działań. U osób diagnozowanych na zaburzenia osobowości często odnotowuje się skłonności do różnorakiego ryzyka, podejmowania ważnych życiowych decyzji pod wpływem chwili, czy stawiania wszystkiego na jedną kartę. Zachowania te wiąże się jednak nie tylko z emocjonalną niestabilnością, ale też wedle badań z niską tolerancją na tak zwane odraczanie gratyfikacji. Osoby zmagające się z zaburzeniami osobowości bardzo często wykazują się więc dużą niecierpliwością. W drugą stronę osoby takie można czasami postrzegać jako bardzo odważne, bezkompromisowe, niesamowicie romantyczne. I jest trochę znanych osób, na przykład aktorów czy innych artystów, którzy przyznają się do tego, że zmagają się z zaburzeniami osobowości. I oprócz tego, że to niewątpliwie jest pewien duży ciężar w życiu, to czasem taka impulsywność, pewna do Poza szaleństwa może pomóc w zrobieniu kariery. Cecha szósta. Chwiejna samoocena. Jak łatwo się domyślić, niestabilność emocjonalna, poczucie nieadekwatności, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych mocno wpływa na samoocenę osób zmagających się z zaburzeniami osobowości, I dlatego też bardzo często zauważa się szczególnie w relacjach takich osób, że mają one ogromną potrzebę uzyskiwania akceptacji, dowartościowania się niejako u innych ludzi i w tym celu stosują strategię np. uległości czy też odwrotnie dominowania. Oznaka siódma. Nadużywanie substancji psychoaktywnych. Wedle różnych badań, nawet u 60% osób zdiagnozowanych na zaburzenia osobowości zauważa się problemy np. z alkoholem czy z nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych. I nie powinno to zaskakiwać przy problemach natury emocjonalnej czy też Problemach w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu, do tego połączonym z dość dużą impulsywnością. Nie oznacza to oczywiście, że każda osoba, która ma problemy z zaburzeniem osobowości, która być może jest zaburzona, ma od razu problemy z tymi substancjami, ale widać tutaj wyraźnie pewną zwiększoną podatność. Oznaka ósma: problemy w bliskich relacjach. Zauważyłem już jakiś czas temu dość niepokojący i krzywdzący trend, że zaburzenia osobowości lubią sobie wzajemnie diagnozować partnerzy po nieudanym związku, ale no przed czymś takim... Już przestrzegałem. Niemniej jednak w historii szczególnie swojego życia czy życia danej jednostki, kiedy obserwuje się ileś nieudanych prób, prób bliskich relacji, to może być takim sygnałem tutaj niepokojącym, szczególnie jeżeli właśnie każda relacja jest do siebie bardzo podobna, przechodzi podobny schemat, niejako powielane są cały czas te same błędy, a więc mamy tutaj szczególnie tą sztywność schematu. Podejściu chociażby do drugiego człowieka, to może być zdecydowanie sygnałem alarmującym. Oznaka dziewiąta. Trudności w pracy, w szkole. Ten punkt wydaje się pewnie dość logiczny, że osoba o powyższych wymienionych już charakterystykach będzie miała problemy też w swojej karierze zawodowej. Ale na co tutaj chciałem szczególnie zwrócić uwagę? Często podaje się właśnie też tą cechę, tą oznakę, że trudności w szkole, w nauce. Ale tutaj jest właśnie bardzo dużo kontrowersji, kiedy można mówić w ogóle o diagnozowaniu zaburzeń osobowości. Najczęściej podkreśla się, że to powinno być już po okresie dojrzewania, co najmniej po 18 roku życia, choć czasami niektórzy próbują diagnozować, zdarza się diagnozowanie i wcześniej. I to jest taką mocno ryzykowną, uważam, materią. Ja osobiście o różnych przeczytanych artykułach czy badaniach, raczej skłaniam się, że to powinna być już osoba dorosła, której, która wśród różnych innych powodów tego, jak zmienia się nasz układ neurologiczny, jak zmienia się nasza gospodarka hormonalna w czasie okresu dojrzewania, już ustabilizowała się i dopiero wtedy widać pewną sztywność schematów i zachowań. Nie jest to coś tak zwanego rozwojowego. Cecha 10. Ukryte cierpienie. Już delikatnie napomknąłem o tym stereotypie, że osoby z zaburzeniami osobowości jest dość łatwo rozpoznać, na przykład gdzieś w swoim towarzystwie czy w swoim miejscu pracy, tymczasem w przeciwieństwie do innych na przykład chorób psychicznych, które są bardzo wyraźne i w pewnych okresach przynajmniej zupełnie destabilizują życie jednostki, z zaburzeniem osobowości można przez całe życie naprawdę względnie funkcjonować, i chociaż tutaj pojawia się bardzo dużo trudności, bardzo dużo zachowań czasami autodestrukcyjnych, tego złego samopoczucia i wewnętrznego cierpienia, to jednak taka jednostka pomimo tych problemów funkcjonuje i dla osób z zewnątrz, dopóki ktoś naprawdę się do niej nie zbliży, pozostaje to niezauważalne. Co więcej, osoba taka cierpi, ale często sama może sobie nie zdawać sprawy, co jest źródłem cierpienia tej osoby. No, w swoim poczuciu też pewnej unikalności może mieć wrażenie, że tak po prostu to musi wyglądać, że po prostu nikt inny jej tutaj nie zrozumie. I między innymi dlatego uważam, że warto w tym temacie gdzieś zbierać tą swoją wiedzę, żeby czasami, kiedy się nie rozumie źródła swoich problemów, może zwrócić się też w tym kierunku, zastanowić się nad takim scenariuszem. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tematem zaburzeń osobowości, być może w jakiejś historii swojej czy swoich bliskich, to też zachęcam do podzielenia się różnymi wnioskami, przemyśleniami. Może czegoś tutaj jeszcze zabrakło, jeśli macie jakieś pytania, to pewnie będzie okazja jeszcze uzupełnić kiedyś tą tematykę, więc serdecznie zachęcam do, do zostawienia komentarza. Zostawcie też subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. A ja niedługo wracam z innym tematem, też zapewne w tym psychologicznym obszarze. Do zobaczenia.